Święto się jej po raz ósmy pod murami klasztoru, tradycyjnie tym razem z silnym nowym partnerem, lokalną grupą rybacką. Przewidziany został konkurs gastronomiczny, w którym można wygrać bardzo cenne nagrody, a przede wszystkim dużo ryb. Bardzo, bardzo dużo ryb, ryby słodkowodne występujące naturalnie w naszych jeziorach. Są też ryby drapieżne, jak i niedrapieżne, także gorąco zapraszamy do wspólnej zabawy. Lokalna grupa rybacka wybrała kilka imprez, które chciała objąć wsparciem. No, Święto Sieje jakby naturalnie wpisuje się w zakres naszego działania. My działamy na rzecz rozwoju obszarów rybackich, a to jest Święto Ryby, tak? Która tutaj naszej, lokalnej, stąd też promocja i zdrowego stylu życia i naszych regionalnych potraw i tego próbujemy nauczyć ludzi jak i zachęcić ich do tego, żeby spożywali nasze lokalne ryby. Młodzieżowy Dom Kultury bardzo chętnie włączył się we współorganizowanie świetnej imprezy, która jest skierowana do całych rodzin. Jest to podsumowanie wielu imprez plenerowych, które odbyły się w mieście Suwałki, w naszej okolicy, tu na terenie Suwalszczyzny. Żura winoweczka, przepyszna. A skąd pani wie, że przepyszna? No bo już testowałam. Sieje można przygotowywać na różne sposoby. Można ją